barefoot in Virginia, where all the girls are fine. All the players on the East Coast, all the players in the South. Green-eyed leveret. Hello guys, witam cieplutko z Zębach z tej strony. I dzisiaj chciałem dodać jeszcze kilka słów do masteringu. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację teoretycznie, że podoba się wam jakaś piosenka. Chcecie kupić tę piosenkę, no i jest w sklepie CD jedno, ale znaleźliście CD, podchodzi do was sprzedawca, mówi: słuchaj, ja tu mam bardzo fajnie zmasteringowaną, $2 droższą. Słuchasz, o, tak głośno, fajnie brzmi. Więc myślę, że kupujesz to głośniejsze nagranie. I to jest jedna z dziwnych tendencji dzisiaj, że to, co jest głośne, sprzedaje się automatycznie, to daje pieniądze wykonawcy. I dzisiejszy mastering ma bardzo wiele narzędzi, które służą tylko po to, żeby nagranie było głośne. A więc ja może powiem kilka słów, więc to są clipery, limitery, brick walls limiter, multiband limiters. To jest cała gama tych urządzeń, które zostały stworzone tylko po to, żeby nagranie brzmiało głośniej. Więc może zobaczmy, jak to praktycznie wygląda. Więc tu jest nagranie, mój miks, zmiksowana piosenka, prawda? Bez niczego, żadnych, mikser jest ustawiony na flat. Jak widzicie, to jest tutaj ten kanał. Tu nic nie jest włączone, tu jest ten track. Tu jest ten track. Zobaczmy, jak to gra, tak jak było nagrane i miks był zmiksowany. The East Coast, all the players in the South. Zobaczmy, co się dzieje, jak pojawia się plugin, który to jest clipper. O, zobaczmy. Bypass, ja włączę znowu to samo. Bypass i plugin in. Więc zwróćcie uwagę, tutaj na górze ja mam urządzenie, które mi pokazuje wartość tego sygnału, prawda? I zobaczcie, ja sobie ustawię tu 2,9, żeby nie wiem, co się działo, tu jest 4, tu jest gdzieś 3, 2,9. Czy ja zrobię to nagranie? Tak. Czy no, do końca będzie 2,9? Green, ale dzisiejsza realizacja dźwięku nie robi minus 2,9. Robi przynajmniej plus 1. Ale zostańmy przy zerze, żeby tu nam czerwone nie świeciło. I jaki jest tego efekt? Posłuchajmy. All the players in the South. Właściwie ja tu zostawiłem minus 1 i 2, widzicie? Dokładnie minus 1 i 2. I porównajmy to z tym, jak to było nagrane. Prawda? I to nagranie się sprzeda, bo jest głośne. To nagranie byście prawdopodobnie teoretycznie kupili, bo realizator dźwięku położył clipper. Podobnym urządzeniem, tak samo działającym, jest ten drugi chłopiec. Ten. To samo ustawiasz tutaj, poziom sobie tu na maksa dajesz input, prawda? Więc to są tylko dwa przykłady takich urządzeń. Tych urządzeń jest bardzo dużo. I wracając do masteringu, jeżeli chcecie, żeby wasz miks brzmiał głośno, nieodzowna sprawa. Brick wall limiter, multiband limiter, clipper. Któryś z tych pluginsów, które tu widzieliście. Teraz tak, następna sprawa. Wracając do tego mego klipu pierwszego o masteringu. Więc
I ja tutaj to wszystko teraz wyłączę. Tu jest mój stereomix, jak w poprzednim, prawda? To będzie to samo nagranie. Ja to zrobię na solo. I tam ja zacząłem troszeczkę mówić o T-Rex, o tym procesorze, prawda? Teraz to mi nie będzie potrzebne. Więc jak widzicie, każdy tych preset jest clipper na końcu. Wallbrick limiter. Co tam dalej? Ciągle Wallbrick limiter. Znowu limiter na końcu. Znowu limiter na końcu. Cokolwiek się nie dzieje tutaj, zawsze się kończy limiterem. Tu jest brick wall, prawda? Ceglana ściana, limiter. Nastawiasz tu sobie na 0 decybeli. Tu na maksa. Może nie. Dziękujemy. Nagranie się sprzeda, bo jest głośne. Więc może zobaczmy, jak to praktycznie robi. A więc to jest ten one master chain. Włączę tu na master chain solo. A tu jest ten aktywny, ten włączyć. A przepraszam, ja to wszystko na żywo robię. Więc zobaczmy, jak to robi. To, co słyszeliście cichsze, to był bypass. Ja już nie wnikam, że tu jest EQ, jest kompresor i co jest jeszcze? I jeszcze jeden kompresor, vintage kompresor. A więc jaki jest mój point, że to, co dzisiaj jest głośne, to jest ok, prawda? Dziwna sprawa, ale no niestety w tą stronę poszła cała ta muzyczna technologia. Więc w tej chwili, jak zwróćcie uwagę, tu jest przełącznik całego tego raku, o tego tutaj. W tej chwili to mi działa. Może zobaczmy, jak inne działają. All the players in the south. Lone soldier in the west coast. Nashville before you climb. Barefoot in Virginia. Where all the girls are fine. All the players on the east coast. Więc generalnie, jak zwróciliście uwagę, jak włączę ten cały processing, te procesory, nagranie staje się głośniejsze, prawda? To jest najważniejsza sprawa w dzisiejszym masteringu, aby to nagranie brzmiało głośniej niż inne. Oczywiście używając tych limiterów i całej tej gamy urządzeń, to zapewnia nam, że to nagranie nie wchodzi na czerwone pole. Jest ciągle poniżej tego poziomu, które tu wyznaczymy sobie na limiterze, tego output ceiling, tego ceilingu wyjściowego, prawda? I już nikt nie dba o to, że to nagranie, tutaj zwróćcie uwagę, w tym rogu pokazuje, to nagranie robi się płaskie w takich momentach. Te wave'y umierają, to jest tak overload zrobione, że już tych wave nie widać, ale ludzie to kupują, tak to się teraz dzieje. Więc to mniej więcej tyle. Więc ja, jeżeli chcecie dokładnie na przykład prześledzić któreś z tych procesorów, co one robią, co działają, ja mogę zrobić na oddzielne wideo, zwróćcie uwagę, że te procesory, których używam tu w tym masteringu, to są stąd, więc ich tu jest raz, dwa, trzy, no nie wiem, 30, 25, 40. Jeżeli chcecie dokładnie poznać każdy z nich indywidualnie, więc ja mogę zrobić wideo o każdym z nich, a w tej chwili to jest za mało czasu na te rzeczy. I jeszcze może taka generalna uwaga. Oczywiście tutaj, jak ja już coś traktuję na poważnie, wybrałem sobie jakiś preset, prawda? Więc ja wtedy zwracam uwagę, co się tu dzieje naprawdę. Ja badam gain, badam peak reduction, te wszystkie rzeczy. I wtedy bardzo już dokładnie, bardzo rozsądnie sobie patrzę. Patrząc również na te peak. I tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj jest sugerowana głośność.
Więc jak tu mi, ten, powiedzmy, że to jest rock blues, to, co mam teraz w projekcie, więc ja miałem tu blues. Jak nastawię rock, to mi od razu tu ustawia poziom, który gwarantuje mi, że jeżeli ja nagram to nagranie, używając tych meters tu, to to nagranie nie będzie cichsze niż przeciętne nagranie spółki rock. To jest bardzo ważna sprawa. Jeszcze może tylko jedną rzecz chciałem pokazać. A co tu mi teraz będzie grało? To okej. W tym miejscu zwróćcie uwagę. Więc to jest zgodność faz między kanałami i korelacja. Więc to powinno być przy zerze. Jeżeli to jest przechylone, to znaczy, ja w zasadzie nie znam teorii z tym związanym, jak to, ale im bliżej zera, to jest lepiej. I nim to jest bardziej rozproszone, to jest lepiej. Zwróćcie uwagę, jak ja na przykład teraz, to jest na tym. Tak, to jest tutaj. Prawda? Jakbym to teraz to włączył, to tu widzicie, zwróćcie uwagę, tu się robi zupełnie, zobaczmy. Prawda? Teraz to nagranie żyje jeszcze z taką ufalowaną wave'em. Ale taka jest tendencja, że to ma być głośno. I to, czy to wygląda tak tutaj, ta faza, czy jeszcze jest falą, to już jest mniej istotne. Więc to może tyle o tych rzeczach tutaj. I jeszcze może chciałbym przedstawić kilka takich ciekawszych pluginsów, tak, z tego. A więc tego typu rzeczy, jak tutaj wam pokazuję, to jest bardzo fajne. Może kiedyś zrobię o tym jakieś video, czy ten Black British, czy nawet ten. Więc słuchajcie, to jest wirtualny kompresor, jeden z najbardziej, z najdroższych kompresorów w historii muzyki. A więc ja nie chcę skłamać, ja przed laty się tym interesowałem, bo te pluginsy mam od dawna. Więc znalazłem informację, że ten kompresor, gdybym chcieliście go postawić na półce, fizyczny unit z gałkami, żeby ręką za to pokręcić, słuchajcie, wiecie jaka jest cena tego kompresora? 30 tysięcy dolarów. Unity tego typu, oryginalne, jako fizyczne, jako takie baksy stojące w raku, to też są tysiące dolarów, więc co jest fajną stroną, że te wirtualne procesory nie są drogie, nie są aż tak drogie, to jest 60-80 dolarów. Jak jest na sale'u, można nawet to za 40-35 kupić. I to są naprawdę urządzenia, które mają doskonałą renomę i doskonale działają. Jest za mało czasu, ja nie chcę tutaj puszczać sygnału przez to. Więc tego typu rzeczy związane z masteringiem i jeszcze może cóż, jakoś... Tak, więc słuchajcie, ja cały czas wracam do jednej sprawy i podkreślam. Ja te rzeczy robię od prawie 20 lat. Zacząłem od blisko 10 lat, mniej więcej na tym poziomie, o którym tutaj mówię. Moim zdaniem jest to... To nie jest profesjonalne. Ja to tylko lubię, ale jaka jest moja uwaga. Więc wracając do tego polskiego internetu, polskiego YouTube i tego masteringowania. Więc naprawdę... Ja polecam jedną rzecz. Jeżeli jesteście, angielski nie sprawia wam problemu, naprawdę znajdźcie sobie video angielskich inżynierów, brytyjskich inżynierów. To naprawdę wyjdzie wam na zdrowie. I tak jeszcze z naszego polskiego podwórka, więc tutaj jest Bobby Owsiński. Tak, to jest Polak z nagrodami Grammy, polski inżynier dźwięku. Pracował z Tiną Turner, pracował ze Springsteenem, z innymi gwiazdami świata muzyki i ja ostatnio się skupiłem na nim. Bardzo, bardzo sympatyczny. Polska natura, polska mentalność. Oczywiście nie mówi po polsku, ale ja bardzo polecam. Jakiekolwiek wideo z nim obejrzyjcie, jakikolwiek meeting. On, dziesiątki ludzi przychodzą na jego lektoraty a propos masteringu i raczej odradzałbym szukanie informacji w polskim internecie na temat masteringu. Niektóre, jeszcze raz, o tym już mówiłem, te sklepy muzyczne w Polsce, oni to robią poprawnie.
Więc może te rzeczy chciałem jeszcze podkreślić na koniec. I w zasadzie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych procesorów, ja mogę zrobić video o jednym procesorze, to będzie 10-15 minut. W tej chwili nie jestem w stanie tego ogarnąć w kilku minutach. Więc to moje takie było uzupełnienie do masteringu w domowym studio. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Zeb Bach był tutaj. Keep rocking, guys. Keep playing. Try to mix it. Try to do that in the right way. Thank you so much. Bye-bye.